Dzień dobry. Spotykamy się podczas kolejnego studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. I główną myślą, która nam dzisiaj będzie towarzyszyła, to światłość, ciemność, jak ta światłość świeci w ciemności. Zapraszam serdecznie. Razem ze mną dzisiaj w dyskusji wezmą udział Jola, Andrzej, no i Grażyna. Ja mam na imię Grzegorz, ale wierzymy, że wśród nas jest wielki Pan Bóg, który będzie nam błogosławił podczas studium Pisma Świętego, bo przecież to jest księga, która jest Jego inspiracją. Dlatego chcemy poprosić szczególnie o Bożo, Boże Prowadzenie, o Jego inspirację, o Jego pomoc. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo spisane. Dziękujemy Ci, że mamy możliwość swobodnie je studiować, że dajesz nam Ducha Świętego, który nas wprowadza w prawdę. Chcemy się dziś szczególnie pochylić właśnie nad Twoją prawdą, dlatego bardzo prosimy o Twoją obecność podczas tego studium. Prosimy Cię też o szczególne błogosławieństwo, dla tych wszystkich, którzy będą słuchać tego i oglądać, aby ta lekcja była dla nich błogosławieństwem i pomogła im odnaleźć Ciebie. W Twoim imieniu, Panie Jezu, dziękujemy i prosimy. Amen. 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 Moi drodzy, bardzo się cieszę, że zechcieliście podyskutować na bardzo ważny temat, a tematem tego sezonu, który który akurat studiujemy, jest takie zagadnienie omawiające walkę Pana Boga z diabłem i różnie jest to określane. Niektórzy mówią wielki bój, oczywiście to w jakimś sensie definiuje tylko te wydarzenia, które możemy obserwować na świecie, wokół nas. Widzimy zło, widzimy smutek, widzimy ból. Śmierć ale widzimy także dobro, widzimy Boże działanie, widzimy, jak to Bóg wszystko prowadzi, podtrzymuje i widzimy przede wszystkim te znaki czasu, które wypełniają się na naszych oczach. No, nie jesteśmy również świadkami pewnych wydarzeń, które są poza strefą naszego pojmowania w ogóle rozumowania. Pewnie kiedyś będzie taka możliwość, żeby przynajmniej w części dotknąć tego, zobaczyć jak to wyglądało. Spotykamy także jakieś inne określenia tej walki, tej batalii, która jest prowadzona, chociażby walkę światła z ciemnością. Mówi się o królestwach, wręcz światła i ciemności. No i dzisiaj troszkę wokół tego tematu. Szczególnie wokół światła mam nadzieję, bo ciemność jest ciekawa, no ale my chcemy się skupić na tym, co jest dobre, błogosławione. No przede wszystkim o Panu Boga, Bóg mówi na temat światła i będziemy jak śma troszkę wokół tego światła krążyli, wokół żarówki. I mam nadzieję, że temat będzie bardzo inspirujący, ciekawy dla wszystkich, którzy uczestniczą również w tym studium i mają takie pragnienia, aby ten temat pogłębić. Jestem przekonany, że my tego zagadnienia z pewnością... Nie wyczerpiemy. No ale spróbujmy. Tak, żeby w jakiś sposób rozpocząć to zagadnienie, no to spróbujmy od takich prostszych pytań. Czym według Was jest światło? Dla mnie światło to życiodajna energia, ale także światło kojarzy mi się z jakąś wiedzą, z jakimś poznaniem, z czymś dobrym, z życiem. Mm -hmm. Dziękuję. Andrzeju? Też? Nie wiem, mi się wydaje, że światło w samo w sobie jest przeciwieństwem ciemności, tak jak Grześ powiedział, że będziemy rozpatrywać światło, a nie ciemność, ale jakby nie było, nie da się odejść od, od, od samej ciemności, gdyż y, samo światło musiało powstać Stworzone przez kogoś, ona samo z siebie nie, nie wzięło się. I gdy otwieram Słowo Boże i czytam w Piśmie Świętym o Jezusie, który nazywa się, że jest światłością, i że ktoś, kto jest przy Nim, kto idzie razem z Nim, nie będzie chodził w ciemności, ponieważ Jezus jest światłością. Dlatego warto iść z Jezusem Chrystusem, by nie potykać się na tej drodze życia. W, tych, w tej ciemności, gdzie są różnego rodzaju przeszkody pod na, naszymi nogami, a Jezus właśnie daje nam tą światłość, żebyśmy y, umieli wykorzystać od Boga tą lekcję ten, y, niepotykania się. Mhm, dziękuję bardzo. Zwróćcie uwagę, że każdy może inaczej definiować światło, bo mówimy o cieple. I botanik pewnie inaczej rozumie światło, fizyk inaczej pojmuje światło, fotograf inaczej powie, o, złota godzina, to jest taki dobry czas na robienie zdjęć. Więc różnie pojmujemy. Chrześcijanie też inaczej pojmuje, pojmuje, światło. I w zasadzie to pytanie, moje pytanie już się skleiło z drugim, które chciałem postawić. Więc jak mówimy o świetle, powiedzmy też na temat ciemności. Czy ciemność to tylko przeciwieństwo światła, czy coś więcej? Pły, ciemność wpływa y, na naszą psychikę. Przede wszystkim ciemność kojarzy się ze strachem, y, brak bezpieczeństwa, y, po drugie zimno, y, samotność, więc dla mnie właśnie to, to, to kojarzy się z, z ciemnością i uważam, że ciemność nie jest dobra. Ciemność nie jest jest przeciwieństwem może jasności można tak powiedzieć chociaż no różne są definicje na ten temat i yy, nie kojarzy mi się jest przeciwieństwem Boga. To jest taki brak światła, tak? Niektórzy mówią, tak, ciemność tak, to jest brak tak, światła. I pozwólcie, pozwólcie na taką króciutką historię, która przypomniała mi się dosłownie w tej chwili. Historia wydarzyła się naprawdę. Jeden z duchownych odwiedził swoich znajomych wraz z synkiem siedmioletnim i postanowili wrócić do domu. A ich droga wiodła przez las, było już bardzo ciemno. No i gdy tak szli, ten chłopiec tak idzie, wędruje, słyszy jakieś odgłosy, coraz ciemniej się robi. I on mówi, tatusiu, jest tak ciemno, możesz mi podać rękę? No i tata podał oczywiście rękę i mówi, o, teraz już jest jaśni. chodziło o to, że ten chłopiec tak naprawdę bał się tej ciemności, ale czuł, czuł się pewniej, trzymając ojca, ojca za rękę. Bardzo proszę, byś była jeszcze. Ciemność jest tą, tym czymś pierwotnym. Zobaczcie, żeby rozproszyć ciemność, jest potrzebne światło. Światło potrzeby, potrzebuje pewnego źródła, mhm. więc tej energii do rozproszenia tej ciemności. Miałam okazję doświadczyć takich typowo egipskich ciemności, będąc w jaskini. Byliśmy uprzedzeni, że będziemy w jaskini, że są potrzebne latarki, ale przecież mamy w telefonach. Po co dźwigać dodatkowy balast? W jaskini się okazało, że cała wycieczka ma jedną latarkę. No, mimo, że sufit nie był tak wysoko, bo to była mała dosyć jaskinia, niemal nic nie było widać w tej latarce. Problemem wielkim okazało się wyjście z jaskini, bo telefonik, no, nie było widać siebie, nie było widać ręki. To było takie światełko świetlika w tej ciemności. Praktycznie człowiek czuje się taki troszkę jak oddzielony od ciała. I myślę, że to, co było pierwsze, ta, ta ciemność, i dopiero to rozświetlenie, to jest komplet. Ale na obronę ciemności jeszcze powiem, że taki cykl światło-ciemność jest wszystkim organizmom do życia potrzebny. Jest nawet mowa teraz o zanieczyszczeniu światłem, bo mamy problemy ze spaniem. To oczywiście. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Czyli potrzebujemy czasami e, tej ciemności, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I takiej fizycznej. Mm -hmm. Takiej fizycznej. Tak. Pozwólcie, że przeczytam dwa e, teksty pisma świętego i chciałbym, żebyśmy ten temat rozwinęli już tak bardziej biblijnie. E, czytam m, według przekładu Biblii Warszawskiej. To jest fragment pochodzący, pierwszy fragment ym, z listu Apostoła Pawła do Kolosan, pierwszy rozdział i werset trzynasty który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. I drugi fragment, który otwieram, pochodzi z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału. To są bardzo znane fragmenty, ale tak dla przypomnienia, zanim postawimy kolejne pytanie, zanim podyskutujemy o tym wątku już pod kątem Pana Boga, diabła, wiersze od szóstego po dziesiąty. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Zapytam was, o, ko o, o kogo tutaj chodzi, o, kogo, o kim tutaj Jan mówi i przede wszystkim chciałbym, żebyśmy to pierwsze i drugie pytanie troszkę rozwinęli. Jak według was Pan Bóg postrzega światło i ciemność i diabeł? Proszę. Andrzej. Tak jak wspomniałem wcześniej o Jezusie Chrystusie te teksty mówią jasno, że to jest Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel mówił o Jezusie Chrystusie i tak się zastanawiam nad tą światłością, jaką Jezus nie tylko miał, ale on nazwany jest światłością, to jest, to jest bardzo ciekawe, ponieważ w tym grze, świecie grzechu, gdzie grzech kojarzy nam się z ciemnością, przychodzi ktoś, kto chce rozświetlić nasze życie. I nie chodzi tylko o życie, tak jak wcześniej wspomniałem, gdzie są różnego rodzaju przeszkody na naszej drodze, ale chodzi o duchowość. Jezus chce wejść w nasze życie, jakby rozświetlić nasze duchowe, ducho, naszą duchowość, nasze myśli. Tak myślę. Czy biorąc pod uwagę tą, tą fizyczną stronę ciemności i światła, tak? Korzystamy na co dzień, musimy spać i potrzebujemy ciemności, żeby się dobrze wyspać, żeby organizm się zregenerował. Czy w życiu duchowym potrzebujemy Jakąś namiastkę ciemności? Potrzebna nam jest ta ciemność, czy nie? Nie, właśnie tutaj jest niepotrzebne. Chociaż to jest tylko światło potrzebne jest do życia. Zauważmy, że bez światła nie ma życia na Ziemi. A jak jest ciemność, do czego jest potrzebna wtedy, prawda? Bo my mówimy o fizyczności. Po drugie, wokół Boga nie ma ciemności. To Bóg jest światłością. Ja zawsze światłość kojarzę sobie z szatą Boga, z szatą aniołów, którzy są blisko Boga. I wszystko, cokolwiek się znajduje wokół Boga, jest jasne, mhm. jest światłością. I to daje życie, bo jest także powiedziane, że Jezus jest światłością, ale jest także życiem. Mhm. Dzięki bardzo. Jolu, proszę. Ja bym chciała zwrócić uwagę na ten werset z Kolosan. On nas wybawił spod tyranii ciemności. Ja mam to w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jak widać, ciemność ukrywa władzę szatana. Jego działania, jego knowania. Jest tu też mowa, że to jest tyrania. Więc jeżeli to jest tyrania, to nie mamy możliwości się spod tego uwolnić. Że jesteśmy w jakiś sposób Zmuszani do czegoś, i to światło, z kolei druga część wersetu, przeniósł do Królestwa swego Syna Ukochanego. Światło przenosi nas do Królestwa Bożego, do Królestwa Wiecznego. Bardzo dziękuję. Pójdźmy dalej. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, który jakby rozszerza ten punkt widzenia ciemności, światłości, ukazuje pewno, pewne działanie tego przeciwnika Bożego. Grażynko, mógłbym Cię poprosić. Ewangelia, Jana, ósmy rozdział, czterdziesty czwarty wiersz. Przekład dynamiczny. Jesteście dziećmi diabła, i dlatego tak dobrze wychodzi wam pełnienie woli waszego ojca. On od początku był mordercą i nigdy nie trzymał się prawdy, gdyż prawdy w nim nie ma. Kiedy głosi kłamstwa, mówi je prosto ze swego wnętrza, gdyż jest kłamcą i ojcem wszelkiego kłamstwa. Bardzo dziękuję. No i zwróćcie uwagę, bo tu jest mowa o prawdzie, o kłamstwie, o tym, że to jest. Yy... Przeciwnik Boży, że On oszukuje, że On zwodzi, że on odprowadza od tego światła, czy Biblia jeszcze w innych miejscach ujawnia nam tę strategię diabła. Czy jakbyście to, jakbyście to zdefiniowali? Czy to jest strategia diabła właśnie tutaj ujawniona przez Pana Jezusa? I na, czym ona, na czym ona polega? Tak, żebyśmy no, można powiedzieć, w prosty sposób to wytłumaczyli. Ten fragment właśnie przeczytamy. Nie chciałem powiedzieć Mówi, o proszę. samej genezie yy, kłamstwa, bo Zanim ono pojawiło się na ziemi, to przecież jakby nie było, yy, szatan, ten przeciwnik Boży, kłamał na temat Boga i z, z jakby przyciągnął do siebie swoich zwolenników, jedną trzecią aniołów czytamy, i oni później w konsekwencji zostali rzuceni na ziemię. Kłamał, że Bóg nie jest Bogiem miłości, że, że nie jest taki doskonały, jak, jak, się, jak się mieni na kartach. Jak mówił o sobie, no, i, i wmówił właśnie tej jednej trzeciej aniołów. I on jest nazwany ojcem kłamstwa, prawda? Tak, tak, tak. I mhm. gdy tutaj Jola czytała, że są dziećmi kłamstwa, to mhm. ci, którzy zawierzyli w ten czas e, szatanowi, są jego dziećmi, jakby nie było, i on przychodzi na, przyszedł na tą ziemię po to, aby mieć też swoje dzieci tutaj na ziemi, wśród mhm. ludzi. I chce zwieść, i jak I nawet dobrały. jest napisane w Słowie Bożym, nie tylko. Przygodnych osoby, które na, napotka na swojej drodze, ale tych, którzy zostali wybrani, którzy zostali wybrani przez Jezusa Chrystusa, którzy zawierzyli Jemu, przyszedł po to, aby właśnie szczególnie e, sprawić ból Jezusowi, że zobacz, oni przyszli do Ciebie, ale ja sprawiłem, że, że jednak zabieram to jest, Ciebie. To jest taki syndrom Hioba, prawda? A gdybyś mu zabrał to wszystko, on będzie ci dalej służył, czy nie? Sprawdźmy, prawda? Jolu, proszę. E Działania Szatana widać już od pierwszych kart Biblii, bo zobaczcie, geneza grzechu to przede wszystkim strategia diabła jest tam pokazana i jego cele, więc cała Biblia pokazuje jego strategię. Druga sprawa, kuszenie Jezusa na pustyni, to samo, mhm. też widać tą jego strategię, to widać jego kłamstwa i jeszcze inne skutki grzechu. To tworzenie podziałów między ludźmi to też jest bardzo takie widoczne w dzisiejszym świecie. Wystarczy pooglądać Sejm. Hmm. Więc gdy czytamy Biblię, poznajemy Boże, światło i te jego knowania. Myślę, że warto znać tą strategię po to, żeby być bezpiecznym. Hmm. By Bóg umieć jasne. się bronić. Pan Bóg ujawnia nam w słowie Bożym tą strategię. Najlepszą taką, takim dla ludzi, którzy by poznali pierwszą strategię szatana, no bo tak jak Andrzej powiedział o niebie, no to nie każdy może tam znaleźć Biblię od razu. Ale pierwsze stronice, tak jak Jola to wspomniała, pierwsze stronice Biblii mówią wyraźnie, w jaki sposób szatan działa. Po pierwsze, Podaje, podaje się za kogoś innego. To jest pierwsza rzecz. Następnie przekręca słowa Boga. Prawda? Po drugie, jest miły, sympatyczny mhm. i pokazuje na sobie, że się nic takiego nie dzieje, korzystając z owocu, który Bóg zabronił. A po drugie, wprowadza wątpliwości w umysłach właśnie Ewy. Mhm. Mhm. I wprowadzając, Ewa zaczyna jakby wątpić i Satan dzisiaj to samo robi. Wprowadza zamęt i wątpliwości w umysłach naszych i teraz mamy do wyboru, co mamy wybrać. Zawsze obecnie jesteśmy ludźmi grzeszni i ciągnie nas grzech, więc mhm. po prostu wybieramy przeważnie zło. Zamiast to dobro. Tak, dziękuję bardzo. Zwróćcie uwagę, że diabeł w taki przebiegły sposób działa, bo najpierw występował otwarcie przeciwko Panu Bogu. No zdecydowanie otwarcie, prawda, w niebie. Czy rzeczywiście to no, warto iść za Panem Bogiem, słuchać Pana Boga w raju? No mamy tutaj przedstawioną taką, taką formą. Oczywiście, on to zrobił bardzo przebiegle, ale otwarcie. Czy rzeczywiście Pan Bóg powiedział prawdę? Może będziecie tacy jak Bóg, może Wam chce coś odebrać. Natomiast później zmienił troszkę strategię, bo nawet widzimy, że pierwszych chrześcijaniak jak umierają, prawda, gdzieś tam na arenach rzymskich, kolosełów, no to umierają, bo wyznają Boga. Natomiast on zmienia troszkę strategię. Szatan chyba tak, tak dobrze zna Słowo Boże, jak żaden człowiek na świecie, bardzo dobrze zna Słowo Boże i stosuje taką zasadę, ja to określam mianem, ludzie nawet to wykorzystują, 60 na 40. Może słyszeliście o takiej zasadzie? Największy propagandista Hitlera, Goebbels, stosował tę zasadę. Podajmy 60% prawdy, ale dodajmy 40% fałszu. I ludzie będą wręcz bronili tych zasad, ponieważ wiedzą, że tam są pewne prawdy, a to się delikatnie przemyci. No i stosuje diabeł również taką metodę, ale chciałbym was zapytać jeszcze o coś, bo diabeł diabłem, Pan Bóg, Panem Bogiem, my mamy swoje plany, Pan Bóg ma swoje plany, czy diabeł posługuje się także ludźmi? No bo mamy taki werset w Piśmie Świętym w księdze, dziejów, w księdze dziejów apostolskich, chociażby ten werset pojawia się. To jest 20 rozdział: że spośród was wyjdą wilki. Trapieszne. Czy rzeczywiście diabeł posługuje się ludźmi? Szatan przemyca poprzez ludzi fałsz. W jaki sposób? Na przykład Bileam, prorok Boży, który wie, co Bóg mówi, co powinien robić, wie, że pewne rzeczy, które są z rzeczy złe, a jednak ulega wpływom Szatana i zaczyna kombinować. Co było powodem tego? Zysk. Po prostu, Marzył o tym, ażeby zarobić, a drugi król proponuje mu duże pieniądze po to, ażeby naród izraelski, który szedł do ziemi wybranej, po prostu przeklał ten naród. I w tym momencie Bileam uległ szatanowi. Ale powiedzmy o Adamie i Ewie, którzy przecież znali, co Bóg powiedział, że nie mają... Z drzewa poznania dobra i zła, ani się dotknąć, ani ruszyć. Ale, gdy Ewa usłyszała, że będzie jak Bóg, że będzie wiedziała, co jest, co jest dobre, a co złe, po prostu zapragnęła być taki jak Bóg. Czyli zapragnęła, tak jakby, może tak powiem. Zaczęła myśleć, że Bóg coś ukrywa przed nią. To nie były jej myśli, to były myśli szatana. Jakby wątpliwości, co już wcześniej mówiłam, zaczął sączyć do jej umysłu, że będzie lepsza, jeszcze bardziej coś pozna, mimo Bóg wyraźnie ostrzegał o, o tym, że szatan będzie ich kusił i mają nie ulegać. Mhm, dziękuję bardzo, to jest, to jest istotne. To jest istotne, dlatego że e, zwróćcie uwagę, tam było dużo prawdy w tym wszystkim i diabeł troszkę dosypał. Te, tego kłamstwa, nie? W zasadzie tam było pytanie, które wzbudzało wątpliwość. Możemy też inne przykłady podać. Król Saul. Bóg nakazał mu wytracić Amalekitów, ale, ale zatrzymaliśmy. Dobra rzecz, złożymy Panu Bogu ofiarę z tych z tych owiec, z tych stad, ale Pan Bóg powiedział zupełnie coś innego. Dawid, prawda? Król, który był według serca, a jednak był moment w jego życiu, kiedy no... Cóż, po ludzku pomyślał, i diabeł powiedział, słuchaj, czy tobie jako królowi się coś więcej nie należy? A to był przywódca narodu, więc ten przywódca narodu, ten naród jakiś kształtował, prowadził. No i wyrażeniem tego doświadczenia jest chociażby psalm 51. Jolu, proszę, zgłaszałaś. Się. No, tak pomyśleć, to każdy list w Nowym Testamencie został też napisany. Z powodu jakichś herezji wkradających się do kościoła, mhm. jakichś innych nauk. W każdym praktycznie mamy do czynienia z jakimiś błędami, tak? I po to zostały napisane, żeby korygować te błędy, więc mhm. w tych zborach musiało się zaczynać źle dziać. Tak, Andrzeju. Proszę. My tak rozpatrujemy, mówimy o ludziach, którzy już mieli jakiś. Początek ze, ze Słowem Bożym. Y, apostoł Paweł mówi: wejdą was między was w wilki, to znaczy wzbory, już przewidział, że takie coś y, y, ja będzie są. miało miejsce i szatan szczególnie po to przychodzi, ale y, nie widzimy i ludzie nie widzą też działanie szatana, które jest w ich życiu, choć y, nie doświadczyli tego szatana, nie mówi do nich bezpośrednio. No bo weźmy taki przykład, tak jak mówiła Grażynka o bogactwie, że chcą bogactwo, chcieli coś, coś osiągnąć, to dzisiaj jest podobnie. Świat jest tak zmaterializowany, że e, ludzie, patrząc na ludzi wierzących, którzy są mniej sytuowani, to mówią, a gdzie jest twój Bóg? Zobacz, idziesz do kościoła, modlisz się do Niego i nie masz nic, a zobacz, a ja mam. Pokazują na swój dom, pokazują na swoje samochody, ma e, bogactwo w bank, konto w banku i pokazują, gdzie jest Twój Bóg. Uh -huh. Tak, to prawda. I nawet nie wiedzą, że wypowiadając takie słowa, uszczęśliwiają szatana. Uh -huh, uh -huh. Tak, dziękuję bardzo. W psalmie 119 jest taki fragment, że Twoje prawo jest pochodnią moim. No, no i teraz rodzi się takie pytanie, bo mamy Słowo Boże, mamy Pismo Święte. Wielu ludzi czyta Pismo Święte. Chciałbym, żebyśmy poprzedzili to pytanie przeczytaniem takich trzech fragmentów Pisma Świętego. Jolu, chciałbym Cię poprosić o fragment z drugiego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersze 15 po 17. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Eee, Pierwszy Tesalonikan, dwa, trzynaście. Tak jest. A Wy, przyjmując to nauczanie, nie potraktowaliście tego jako słów ludzkich, lecz, co jest zgodne z prawdą, jako słowo Boże. Dlatego nieustannie dziękujemy Najwyższemu nie tylko za to, iż objawił swoje działanie pośród Was, ale także za to, że Wy odpowiedzieliście mu z całą ufnością. Uh -huh, bardzo dziękuję. Ja czytam fragment z Księgi Izajasza, 34 rozdział, werset 16. Badajcie Pisma Pana i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostanie bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził. Mamy, yy, mamy takie trzy fragmenty Pisma Świętego i w zasadzie ten fragment z drugiego listu do Tymoteusza yy, w połączeniu z tym fragmentem z Księgi Izajasza pokazuje nam Słowo Boże jako yy, Pewien dar od Pana Boga, który stanowi całość. Nie można sobie z tego wybrać jakichś części. Nie można powiedzieć, że Stary Testament to jest już Stary Testament i no, korzystamy te teraz z nowego. Jezus korzystał ze Starego Testamentu, apostołowie również. No i tutaj te myśli, które wskazują na Słowo Boże, mówią, że badać powinniśmy wszystko. I w Nowym Testamencie również są te myśli w, liście, w drugim liście do Tymoteusza. Natomiast ten, ta myśl z listu do Tesalonicza wskazuje na to, że to słowo również nas zmienia, że ono na nas oddziaływuje. No i takie pytanie w zasadzie już w pewnym sensie odpowiedzieliśmy. Czy Biblia stoi na straży bożych prawd i czy Biblia stoi na straży czystości naszej wiary? Czyli... Czy pokazuje mi to prawdziwe światło? Bo, Andrzeju, ty fajną myśl podałeś na początku, że aby skorzystać z tego światła, ja muszę podążać za Jezusem, bo on jest tym prawdziwym, prawdziwym światłem, stuprocentowym, więc żeby chodzić w jego świetle, muszę go odnaleźć. No i teraz pytanie takie, czy Biblia jest tą księgą, która pomoże mi to zrobić? Hmm. Czy stoi na straży mojej wiary? Czyli, czy ja mogę się nie zagubić w tym wszystkim? Bo Jezus, skoro chodzi, to ja chodzę za nim. Więc to moje chrześcijaństwo powinno się rozwijać. Jak to rozumiecie, jak, jak widzicie te, to chodzenie z Panem Jezusem? Najpierw Andrzej później Grażyna. Tak, no bo ja tak jak wcześniej powiedziałem, że Jezus w Piśmie Świętym jest napisane, że jest światłością, nie tylko mamy podążać za światłością, ale mamy, mamy być w światłości, bać być z Nim razem. Bo gdy tylko się oddalimy, to światło jakby ucieka. Tak sobie pomyślałem teraz o, o słońcu, które Bóg stworzył. I mówiliśmy o nocy, o ciemności, gdzie stworzył księżyc, ale żeby księżyc mógł świecić, to nie ma swojego światła, odbija mhm. te światło o, od, od, od słońca, jakby nie było. I w ten czas w nocy świeci. Pomyślałem sobie o Jezusie Chrystusie, który jest tym światłem i mówi w pewnym momencie: „Ale wy też jesteście takimi światełkami. Macie świecić na świecie, jest w słowie Bożym napisane. Macie świecić przed innymi.” Pokazywać to prawdziwe światło. I tak sobie pomyślałem, że jesteśmy takimi kamizelkami odblaskowymi, mhm. które odbijamy światło od Jezusa Chrystusa. Mhm. Super, super. Porównanie, yy, dzięki. Powinniśmy. Yy, 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 na, yy, naszym. Yy, zasadą naszego życia jest poznanie Jezusa Chrystusa, ale gdzie mamy go poznać? To jest pierwsza rzecz. Yy, zosta Jezus zostawił słowo swoje. Słowo, które jest pisane. I to słowo mówi o Jezusie, ono jest całe mówiące o Jego przyjściu, o Jego e, śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, o Jego działalności e, w niebie. To wszystko jest właśnie w tym Słowie Bożym. I tam, jedynie tam możemy znaleźć Jezusa. I dlatego Słowo Boże jest, e, jest także nazwane prawdą, bo Jezus jest prawdą I, w, i tam możemy poznać Jezusa. Jego życie, Jego działanie, Jego misja, i no, najważniejszy plan zbawienia, który mm -hmm. dotyczy nas ludzi taki już wspomniany, w zasadzie wywołany chcąc, nie chcąc tekst zapisany jest w Ewangelii Jana 17 rozdział, 17 wiersz nie będziemy czytali, ja tak szybko przypomnę słowo Twoje jest prawdą, powiedział Jezus w modlitwie, prawda, więc ta prawda jest stuprocentowa to jest to światło z którego możemy, możemy korzystać no teraz trudniejsze pytanie w związku z tym ja się w pełni zgadzam z Wami ale w związku z tym rodzi się takie pytanie czy znając nauki biblijne można postępować wbrew temu, co Biblia naucza, i czy dzisiejsze chrześcijaństwo przynajmniej w części pomieszało światło z ciemnością, prawdę z kłamstwem. Może nie będziemy w szczegółach wymieniać pewnych zagadnień, ale sądzę, że pewnych niuansów możemy, możemy dotknąć. No bo ludzie czytają Pismo Święte i powiem szczerze, że niektórzy znają je bardzo dobrze. Ale nic, nic z tym nie robią, z tą wiedzą. Jak to rozumiecie? Bo kiwacie głowami, ale może rozszerzylibyście tę, tę myśl? To może ja zacznę. Mhm. Tak, ludzie znają pismo święte. Znam akurat osobę w rodzinie, która bardzo dobrze zna pismo święte. Spotyka się z pewną denominacją i zawsze wygrywa tą bitwę. Na słowo, okay. słowo za słowo, ponieważ on każe to tłumaczyć, a oni nie potrafią wytłumaczyć jemu, a on po prostu, ponieważ e, e, zawodowo uczono Biblię, ażeby umiał, wiedział, co tam jest. Ale to jest jedna sprawa, które uczy się tylko dlatego, że taki był jego zawód, prawda? Żeby zwalczać innych, którzy wierzą w Boga. Ale słowo, kiedy jeszcze można. Słuchajcie, jest lęk wśród moich znajomych, jest lęk przed przyszłością. I chociaż Biblia mówi, że Jezus przyjdzie, że będzie ucisk, prawda? Mhm. I mówi dokładnie o czasach, kiedy to będzie, co będzie, jak będzie. Znaki są pokazane. Znaki pewnie. wyraźne. Szatan zaczyna to mieszać. I co daje? Sekretne pochwycenie. Mhm. Lub spojrzenie nie na, na Chrystusa, że przychodzi, tylko na Jerozolimę. To, to na Ziemi, Jerozolimę. Że tam będzie to, 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 prawda? Ale tego, to jest wszystko jakby wyrwane z kontekstu. Szatan miesza, ażeby ci ludzie byli niegotowi. Mhm. Kiedy faktycznie Jezus przyjdzie, a to trzeba się przygotować. Mhm. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę, że w Świętym jest napisane, że. To Słowo Boże, które mamy, ona działa w człowieku w tym momencie, jeżeli przychodzimy do Jezusa Chrystusa. Bo dlaczego? Bo Pismo Święte mówi, że badacie Pisma, tak jak tu powiedziane, że ludzie znają Pisma Świętego i na pewno nieraz niektórzy więcej przeczytali Pismo Święte ode mnie. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, lub macie pewną wiedzę, być może was szanują za to, że, że być może rozprawiacie jakieś, piszecie jakieś książki historyczne na podstawie Pisma Świętego, ale tak naprawdę jest napisane, że one, to słowo Boże daje świadectwo o mnie, opowiada o Jezusie Chrystusie. I co wcześniej Grażynka powiedziała, ten cały, cała historia to jest tak naprawdę zawarta o Jezusie Chrystusie. Co on dokonał dla człowieka, co, co dokonuje dla człowieka, co dokonuje, dokonuje dla mnie, dla każdego. I tak sobie pomyślałem też o tym, że nawet świadomość, że znam Słowo Boże, nie uprawia mnie do tego, żeby każdy mnie słuchał. Dlaczego? Bo pomyślałem sobie w historii o Pawle, który yy, znany, teolog, yy, mhm. yy, przychodzi do pewnej garstki ludzi. Pomyślałem o Berylczykach. Autorytet. A oni co? Sprawdzają. Wszystko badają, czy, on, czy tak się Ech. rzeczy mają. To, co on mówi, czy to jest zgodne ze słowem Bożym. I teraz tak wyobraźmy sobie, że przychodzi ktoś do naszego kościoła, jakiś autorytet, o którym wiemy, że tyle razy przeczytał słowo Boże. I co? Mam go przyjąć na podstawie tego, że jest autorytetem, czy na podstawie tego, co jest napisane w słowie Bożym? Mhm. No to ja może dzięki Andrzeju, że tą myśl podkreśliłeś, to ja pozwolę sobie zaapelować do naszych gości, którzy wierzę, że z wielkim zainteresowaniem uczestniczą w naszym studium. Drodzy przyjaciele, pamiętajcie, aby weryfikować również te zagadnienia, które my poruszamy, aby sprawdzać te teksty Pisma Świętego, czytać dogłębnie, bo to jest prawda. Słowo Boże jest prawną daną nam od Boga, no i Pan Bóg w ten sposób wskazuje nam tą drogę, bo ja już, już udzielam głosu, dodam tylko tyle. Pamiętajmy również o tej ilustracji w Piśmie Świętym: szeroka droga i wąska droga, i tą szeroką drogą też idą chrześcijanie. Bardzo proszę ją. Ja chciałabym przytoczyć jeszcze taki tekst z, z Księgi Przysłów. To jest 30 rozdział i 5-6 wiersz. Każda wypowiedź Boga jest sprawdzona. On tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i abyś nie został uznany za kłamcę. Więc wszystko ponad słowo Boże lub trochę mniej niż Bóg mówi, coś ujęcie z tego słowa, jest kłamstwem i ktoś, kto nie trzyma się tego, jest kłamcą. Mhm. Ja pamiętam taką sytuację, rozmawiałem kiedyś, mieszkając jeszcze na Lubelszczyźnie. Rozmawiałem kiedyś. No, z takim moim dobrym znajomym, który też studiował Pismo Święte z innej denominacji religijnej. No i zaczął wybierać pewne teksty Pisma Świętego. Ja powiedziałem, wiesz, nie możemy tego tak traktować wybiórczo. Taka jest moja ocena. I jeśli, taka I jeśli tak będziemy prowadzili rozmowę, to ja nie chciałbym takich rozmów prowadzić, bo Pismo Święte musimy traktować całościowo. Wskazałem na te dwa teksty z Księgi Izajasza, z Nowego Testamentu. Więc mówię, no, no nie można tak tylko sobie wybierać pewnych tekstów, ponieważ ja w tej chwili mogę ci udowodnić na podstawie pewnych tekstów Pisma Świętego, że ty byłbyś w prawie, jeśli po poszedłbyś i odebrałbyś życie osobie, która wróży. No bo są takie teksty w Piśmie Świętym. Nie pozostawisz przy życiu i to jest ochydą dla Pana. Natomiast, jak czytamy pewne fragmenty całościowo i na Pismo Święte właśnie w taki sposób, patrzymy, to nabiera, nabiera sensu. Dlatego Pan Bóg mówi z jednej strony, że to jest księga dana od Niego, ona jest zamknięta, nie można do niej nic Dodali. dodawać, nie można, nie można ujmować, bo są i takie myśli również w Księdze Objawienia. Proszę ją. Biblia ma to do siebie, że jest księgą wieloznaczeniową, i są teksty, które są ze sobą sprzeczne, wydają się ze sobą sprzeczne. I ja też spotkałam się z czymś takim. Czytam werset, ale tam ktoś czyta inny werset, a ponieważ mamy taki werset, to ten werset z automatu jakby staje się nieważny. No to jest to właśnie to obumowanie. Więc jeżeli chcemy być rzetelni i rzeczywiście dociekamy tej prawdy, to temat przeglądamy przez całe pismo. Konkordancje są, hasełko wpisujemy. I mamy wersety i w Starym Testamencie, mhm. i porównanie dopiero daje nam właściwy osąd. Mhm. Jak powinniśmy interpretować Pismo Święte? Musimy przeczytać ten tekst. Drugi list Piotra, Jolu, mógłbym Cię poprosić. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wiersze od 19 po 21. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 19 po Mamy więc słowo prorockie, tym bardziej pewne. I wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności. Dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w Waszych sercach. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni duchem świętym. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Chciałbym, żebyśmy tutaj wspomnieli bardzo króciutko o roli Ducha Świętego w tym procesie zrozumienia Pisma Świętego, bo zwróćcie uwagę, że Pismem Świętym czy pewnymi fragmentami można zrobić człowiekowi krzywdę diabeł próbował Pana Jezusa zwieść, no kusząc na pustyni, co robił? Cytował Pismo Święte. I mamy wiele historii w Piśmie Świętym, które właśnie wskazują na takie, na takie działania, kiedy Pismo Święte było źle wykorzystywane. Jaka jest rola w tym właśnie Pana Boga, Ducha Świętego? Proszę. Pismo Święte pisali ludzie. I to wszystko, wszyscy wiedzą. Mhm. Ale... To są ludzie, którzy pisali nie sami od siebie, jak Jola tu właśnie wyczytała, ale pod wpływem Ducha Świętego. To Bóg posyłał Ducha do, do danych ludzi i mówił, co mają pisać. Oni to ujmowali w swoje słowa, prawda? Ale myśl była od Boga i Duch Święty kontrolował to, te wypowiedzi. I teraz my, czytając, jeżeli czytamy od tak sobie, jako książkę, to wówczas możemy to zrozumieć, tak jak sobie chcemy, jaką mamy myśl, taką mhm. przyjmujemy. Ale gdy poprosimy Ducha Świętego o to, ażeby był z nami w trakcie czytania Słowa Bożego, to myśl, którą Duch natknął ludzi, którzy pisali, i teraz ten sam Duch, który w nas jest, bo my o to prosiliśmy, przekaże tą samą myśl, i my zrozumiemy, co tam jest napisane. Mhm. Bo Duch był w ludziach, którzy pisali, i teraz Powinien być w tych, którzy czytają, ten sam duch, te same słowa, te same prawdy. Tak jest. Pan Jezus powiedział takie słowa: gdy pocieszyciel przyjdzie, on przypomni wam, co wam mówiłem, przypomni wam. No i ten tekst pisma świętego, który tutaj nam się, który tutaj nam się przypomina, przypomniał z listów Piotrowych, wskazuje na to, że to nie, to nie było działanie jedynie ludzkie, Bóg tymi ludźmi się posługiwał. Ja kiedyś zrobiłem, pamiętam, wielki kłopot pastorowi, ponieważ wybrałem kilka tekstów ze Starego Testamentu i udowodniłem, że każdy mężczyzna powinien nosić brodę. No ale nie wziąłem innych tekstów pod uwagę, więc zwróćcie uwagę, że jak wybiórczo potraktujemy pewne teksty, to można no, wiele tez udowodnić, wiele, wiele prawd. I ostatnie pytanie, ponieważ nasz czas już dobiega końca, takie króciutkie pytanie, bo ono się rodzi, chcąc, nie chcąc, gdy mówimy o świetle, gdy mówimy o ciemności. Wiemy, że Chrystus dokonał szczególnej rzeczy na krzyżu, zwyciężył. On powiedział, wykonało się. No i wtedy diabeł, jak błyskawica, spada z nieba. Słowo może nam to charakteryzuje bardzo tak szczegółowo, diabeł przegrał, o co on jeszcze walczy i po co walczy? Andrzeju? Tak, w Słowie Bożym czytamy, że szatan walczy o umysł człowieka, ale tak naprawdę wydaje mi się, że on walczy o coś więcej. Walczy o to, aby wbić taką szpilę Chrystusowi. Bo Chrystus powie, przy, powiedział, że przyjdzie wkrótce, aby zabrać swój lud do nieba, aby z Nim zamieszkali. I teraz. Gdyby udało się szatanowi wszystkich zwieść, to by wzbił taką szpilę Chrystusowi: A po co ty tu masz przychodzić? Nikogo nie ma. Mm -hmm. no tak. I On walczy o umysły, mm -hmm. o każdego z nas, żebyśmy zawierzyli Jemu, a nie temu, co jest napisane w Słowie Bożym, abyśmy nie zawierzyli nauce Ducha Świętego. Mm -hmm. I to jest to. Mm -hmm. Bardzo, bardzo dziękuję. Moi drodzy, musimy kończyć. Pozwólcie na taką króciutką historię na koniec. Nie wiem, czy się wydarzyło naprawdę. Ale w pewnej japońskiej wiosce pewien starzec oślepł, ale każdego wieczora znał doskonale drogę. Ale każdego wieczora, gdy udawał się w drogę do swojego domu, ponieważ pracował, dość późno wracał, zapalał taki lampion i szedł z tym lampionem. No i tak można było go zauważyć o tej samej porze. Tego samego Niewidomego, starszego człowieka. I ktoś zadał takie pytanie temu człowiekowi: Słuchaj, przecież ty nie widzisz, ty żyjesz w świecie ciemności, po co ty nosisz ze sobą ten lampion? A on mówi: Ale ja nie noszę tego światła dla siebie, tylko żeby inni mnie widzieli. I widzieli, w tej historii jest coś ciekawego, że, mm, no, ona w, mm, bardzo nieudolnie, ale w jakimś sensie ilustruje to, co zrobił dla nas pan Jezus. Zostawił niebo i przyniósł nam światło. Światło w pełnej krasie, w pełnej odsłonie, i z tego światła możemy, możemy korzystać. Bogu niech będą dzięki za te myśli, które, które wyraziliście. Zdaję sobie sprawę, że temat nie jest zakończony, ale bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy także również wszystkim, którzy uczestniczyli w tym studium. Niech Bóg Was szczególnie błogosławi, prowadzi tą najlepszą włoską drogą, abyście byli tymi nosicielami światła i aby to światło było świadectwem Waszego życia z Bogiem, takiej przyjaźni. A w tej chwili, także zanim się pomodlimy, chciałbym już zaprosić na następne studium, ale przede wszystkim chcemy podziękować Panu Bogu. Tytuł następnego studium nosi tytuł w obronie prawdy. A nasze spotkanie, nasze, naszą dyskusję zakończymy. Modlitwą, do której chciałbym poprosić Andrzeja. Łaskawy panie i Boże, największa światłości. Drogi panie, sprawa byśmy wszyscy mogli skoncentrować się przy Twoim boku. Sprawa byśmy mogli chodzić właśnie w Twojej światłości, abyśmy umieli poznawać różnego rodzaju przeszkody, trudności na naszej drodze. Drogi panie. Daj te światło wszystkim ludziom, którzy chcą powierzyć je swoje życie Tobie. Daj te światło tym, którzy nas słuchają, aby mogli polegać na Twoim słowie. Aby mogli przyjść do Ducha Świętego i prosić o Twoją mądrość, jeśli czegoś nie rozumieją. Ja też wiele nie rozumiem. I dlatego dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego dałeś, aby mógł pokazywać nam, co jest Jego wolą. Drogi Panie, błogosław nas, nasze życie. Poproszę o to w imię Jezusa. Amen. Amen. Amen.